STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Ośrodek treningowy Jagiellonii Białystok przy ulicy Elewatorskiej. Środa, 13 dzień października, godzina 16. Za chwilę rozpocznie się mecz grupy pierwszej, trzeciej ligi, w którym Jagiellonia 2 Białystok podejmie również rezerwy innego ekstraklasowego klubu Legii Warszawa. Spotkanie bardzo atrakcyjne, spotkanie zapowiadające się bardzo ciekawie. Spotkanie pomiędzy rywalami, którzy zawsze w takich meczach lubili sobie postrzelać. Czy dzisiaj będą podobne emocje? Zobaczymy. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten dosyć chłodny i wietrzny dzień. Emil Kamiński, Jaga TV. Sędziowie, obie drużyny już na boisku, a ja oczywiście jestem Państwu winien składy obu drużyn. A zatem Jagiellonia Białystok ten mecz rozpocznie w bramce. Sławomir Abramowicz, dalej w obronie. Bartosz Dyszy, Jan Majsterek, kapitan Jakub Płoszkiewicz. W drugiej linii Martin Kosztal, Bartek Wiktoruk, Hubert Karpiński, Kacper Głowicki, Kuba Orpik, Bartosz Bajer, a także Steven Bitok. Oczywiście Hubert Karpiński nie w drugiej linii, a jako napastnik. Podejrzewam, że właśnie z Marcinem Kosztalem, że to tak ustawieni obaj zawodnicy. Na ławce rezerwowych trener Wojciech Kobeszko posadził Gabora Żukowskiego, Błażeja Niezgodę, Oskara Osipiuka, Jana Pawłowskiego, Kamila Huczkę, a także Kubę Jarmołowicza. Jeżeli chodzi o zespół naszych rywali, o zespół warszawskiej Legii, w bramce Maciej Kikolski, dalej kapitan Iñaki Astis, dalej Bartosz Widejko, Dawid Dzięgielewski, Bartłomiej Ciepiela, Tomasz Nawodka, Kacper Gościniarek, Rui Pedro Ribeiro Fernandes, czyli po prostu Rui Ribeiro, ten zawodnik, który na co dzień trenuje, który na co dzień przyszedł tutaj jako wzmocnienie pierwszej drużyny, Patryk Konik, Karol Nojszewski, a także Jehor Matsenko. To jest skład naszych adwersarzy. Na ławce rezerwowych jeszcze Jakub Kowynia, Jakub Kisiel, Arkadiusz Ciach, Jakub Kwiatkowski, Kacper Skwierzyński, Osamach Mubajrek, a także Wiktor Kamiński. To jest skład Legii Warszawa. Przed chwilą sędzia rozpoczął to spotkanie. Jaka jest stawka tego meczu? Jagiellonia po ostatniej bardzo cennej wygranej w Białej Piskiej ze Zniczem oddaliła się od strefy spadkowej i niewątpliwie było to bardzo ważne zwycięstwo po tym, jak żółto-czerwoni tutaj przy Elewatorskiej przegrali bardzo pechowo spotkanie z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Na szczęście udało się żółto-czerwonym odegrać, udało się żółto-czerwonym odnieść cenne zwycięstwo i obecnie Jagiellonia 2 zajmuje 11 miejsce, natomiast jej dzisiejszy rywal Legia jest 8. Ale co warte podkreślenia, żółto-czerwoni tracą do Legionistów tylko 3 punkty, a więc w razie zwycięstwa Jagiellonia dogoni Legię Warszawa. Ale oczywiście trzeba jeszcze to spotkanie wygrać. A tu jest jeszcze taka statystyka, że Jagiellonia 2 w meczach domowych z Legią jeszcze nigdy nie zdobyła punktów na poziomie ligowym. W sezonie 2016-2017 mecz rozgrywany wtedy jeszcze na boisku bocznym przy Słonecznej zakończył się wygraną Legionistów 3-1, natomiast w ubiegłym sezonie, jak zapewne część z Państwa pamięta, Legia już w tej tak zwanej rundzie mistrzowskiej wysoko wygrała z Jagiellonią 4-1, a zatem jest okazja, aby przerwać tę czarną serię, aby zdobyć w końcu jakieś punkty z drużyną z Warszawy. Na razie futbolówka w naszej strefie defensywnej i niedokładne wybicie w wykonaniu Płoszkiewicza, już nasi rywale przy piłce, ale skutecznie interweniował Bartosz Dyszy i futbolówka już pod nogami Sławka Abramowicza, który podaje do Jana Majsterka, nomen omen zawodnika urodzonego w Warszawie, ale który nie miał w swojej dotychczasowej przygodzie Legii w CV, natomiast Escole Varsovia, czyli tą polską szkółkę FC Barcelony. I Majsterek do środka, do Bartosza Dyszego. Dyszy do
Płoszkiewicza, już naciskany nasz zawodnik przez piłkarza w białej koszulce, ale powoli, spokojnie futbolówkę rozgrywają Jagiellończycy. Steven Bitok do Majsterka. Majsterek obija rywala, futbolówka ponownie pod nogami wysokiego obrońcy Jagiellonii. Białystok, obrońcy, który w tym sezonie kilka razy już zasiadł na ławce rezerwowych w meczach PKO BP Ekstraklasy, ale jeszcze swojego debiutu nie doczekał. Fakt jednak, trzeba też przyznać, że no będzie musiał Janek troszeczkę poczekać na swoją kolej, ponieważ jest Michał Pazdan, jest Bogdan Cyru, jest Błażej Augustyn, jest także Izrael Puerto, Bartek Kwiecień, tak więc na tę chwilę Janek Majsterek to jest obrońca numer 5, może 6 do grania w pierwszym zespole. I w tej chwili wydaje się, że te występy w rezerwach są dla niego nieocenione pod kątem zbierania ligowego doświadczenia. A nawet taki mecz jak dzisiaj, kiedy można zmierzyć się, oczywiście możemy powiedzieć, tylko z rezerwami Legii, no ale jeżeli w rezerwach Legii gra czy Iñaki Astiz, który przecież ma bardzo duże doświadczenie z niejednego piłkarskiego pieca chleb jadł, czy oczywiście Rui Ribeiro, czy chociażby nawet Bartosz Widejko, który przecież grał w barwach ŁKS Łódź, tak więc wszystko są to zawodnicy, którzy już mają dosyć spore doświadczenie i będzie to dobra okazja dla większości młodych Jagiellończyków, aby sprawdzić się na tle rywala. Teraz Bitok strzela, piłka odbiła się od Astiza. Nie ma zatem mowy o kontynuacji tej akcji ofensywnej w wykonaniu piłkarzy Jagiellonii Białystok. Ale przypomnę Państwu, konieczność się przyjmowania wyłącznie w strefach, do których jesteście Państwo. Dość powiedzieć, że Jagiellonia w tym sezonie jest drużyną bardzo bezkompromisową. W dotychczas rozegranych 11 spotkaniach przez żółto-czerwonych piłkarze trenera Kobeszki 5 razy wygrywali, 6 razy przegrywali, a zatem jest to drużyna, która nie zaznała jeszcze smaku remisu w tym sezonie. Natomiast legioniści 5 zwycięstw, 3 remisy, a także 3 porażki. W ostatniej kolejce, jak już mówiłem, że piłkarze Jagiellonii Białystok odnieśli zwycięstwo na wyjeździe z drużyną Znicza Biała Piska, wówczas doszło do dosyć niecodziennej sytuacji, ponieważ Jagiellonia wygrała 3-0, strzelając wszystkie 3 gole po rzutach karnych. I żeby było jeszcze ciekawiej, każdą jedenastkę egzekwował inny zawodnik. To się rzadko zdarza, no ale grunt, że za każdym razem piłka wpadała do siatki. Teraz groźnie pod naszym polem karnym, ale Dyszy zablokował strzał piłkarza Legii Warszawa i już naciskany jest Gołaszewski, ale ale wyszedł poza boisko zawodnik Jagiellonii Białystok. Przepraszam, nie Gołaszewski, a Głowicki, Kasper Głowicki, piłkarz, który przed tym sezonem dołączył do Jagiellonii, a w zasadzie wrócił do Jagiellonii, bo był wcześniej wypożyczony do Olimpii Zambrów. Legioniści rozgrywają piłkę blisko środkowej strefy boiska. Iñaki Astiz, wysoko teraz podeszli zawodnicy drużyny gości. Widejko, ale nie zdołał dojść do futbolówki. Tę już trzyma Kacper Głowicki, ale oddał Kubie Płoszkiewiczowi. Nasz kapitan wskazuje, aby Kuba Orpik podszedł wyżej. Jest też niedaleko Bartek Bajer, a wybrał Martina Kosztala. Kosztal do Orpika, Płoszkiewicz. Dobre podanie w kierunku Karpińskiego, ale młodego napastnika uprzedził stary szczwany lis, czyli Iñaki Astiz. Już robi się, już legioniści organizują się na naszej połowie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przy futbolówce Kacper Gościniarek, Patryk Konik, Karol Nojszewski. Nojszewski, oj, wyróżnia się warunkami fizycznymi. Środkowy pomocnik Legii Warszawa dobrze rozprowadził akcję na prawą stronę, ale już to zagranie niedokładne i futbolówkę wybija nasz zawodnik, a konkretnie był to środkowy pomocnik Bartek Wiktoruk. I ponownie Legia od własnej strefy defensywnej próbuje budować swoją akcję. Przy futbolówce Ciepiela.
no troszeczkę widać, że legioniści mają przewagę warunków fizycznych w środkowej strefie boiska, bo jednak ani Kuba Orpik, ani Bartek Bajer, ani także Bartek Wiktoruk nie są, ale o tym za chwilę, teraz będzie groźnie! Oj, mieliśmy teraz szczęście, Dawid Dzięgielewski przedarł się przez nasze szyki obronne, wpadł w pole karne, uderzał po długim rogu, no i no, mieliśmy szczęście, że ta futbolówka nie wpadła do bramki, bo co by nie mówić, w 8 minucie legioniści mogli i chyba nawet powinni objąć prowadzenie, ponieważ sytuacja była naprawdę bardzo wyborna. Dzięgielewski, który do tej pory grał w drużynach z trzeciej ligi, tym razem, można powiedzieć, wrócił do Warszawy, bo w przeszłości jako junior reprezentował barwy, właśnie barwy Legii Warszawa, można powiedzieć, już na te, podejrzewam, ostatnie lata kariery zdecydował się wrócić na Łazienkowską i teraz naprawdę zrobiło się groźnie w naszym polu karnym, ale na szczęście żółto-czerwonych tej sytuacji napastnik Legii nie wykorzystał i być może będzie okazja na to, aby się jakoś zrewanżować gościom i przede wszystkim zmusić do interwencji Macieja Kikolskiego. Tymczasem zawodnik Legii, jeden z zawodników Legii opatrywany jest przy linii bocznej. Pogoda dzisiaj przy Elewatorskiej wybitnie jesienna, czyli pochmurnie, chłodno i do tego jeszcze powiewa taki momentami mocny wiaterek, tak więc warunki do oglądania tego meczu nie są najprzyjemniejsze. No dość powiedzieć, że nawet piłkarze na ławkach rezerwowych siedzą opatuleni w takich czerwonych kocach, tak żeby nie zmarznąć za bardzo podczas obserwowania tego meczu. Za chwilę na pewno nasi piłkarze również ruszą na rozgrzewkę, ale to, tak podejrzewam, po jakiejś 15-20 minucie. Co do sytuacji kadrowej Jagiellonii, bo też trzeba o tym wspomnieć parę słów. Trener Wojciech Kobeszko powiedział, że już niebawem do drużyny dołączą Mikołaj Nawrocki, a także Mikołaj Wasilewski. Z drużyną trenuje już także Szymon Pankiewicz, na którego chyba tutaj wszyscy najbardziej oczekują, którego powrotu wszyscy wypatrują od 7 miesięcy, bowiem Panki nie może trenować, nie mógł grać. Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym sezonie, wykorzystując oczywiście trochę sytuację zdrowotną, bo przypomnijmy, że wówczas z koronawirusem zmagał się Paweł Olszewski, właśnie Pankiewicz doczekał debiutu w meczu z Wisłą Płock, później pojechał na spotkanie również do Mielca, gdzie zagrał przeciwko Stali, później wrócił już do drużyny rezerw, no i wydawało się, że ta kariera będzie miała dalszy rozwój, niestety kontuzja pokrzyżowała plany młodego defensora, no i Szymon Pankiewicz ostatnie miesiące spędzał na żmudnej rehabilitacji. Dzisiaj z nim rozmawiałem, powiedział, że już jest dobrze, że już trenuje z drużyną, no i liczy na to, że jak najszybciej zostanie włączony do meczowej kadry. Tak, oczywiście jestem też Państwu winien sędziów tego spotkania, w tym ferworze tego można powiedzieć spotkania. Zapomniałem powiedzieć, że dzisiejszy mecz sędziują panowie z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Głównym arbitrem jest Paweł Gwiazda, natomiast jego asystentami Łukasz Ryfa i Piotr Zając. Legioniści we własnej strefie defensywnej, ale faulował Steven Bitok, jednego z zawodników warszawskiej drużyny. Taka ciekawostka jest, ponieważ Jagiellończycy w tym sezonie znacznie lepsze, może nieznacznie, ale lepsze wyniki notują w meczach wyjazdowych u siebie. Na 5 spotkań żółto-czerwoni wygrali 2, no i przegrali 3. Oczywiście możemy mówić o stylu tych porażek, ponieważ czy ostatnia porażka z Lechią Tomaszów Mazowiecki bardzo, bardzo pechowa, czy porażka ze Świtem Nowy Dwór również taka bardzo nieszczęśliwa. Natomiast legioniści, co ciekawe, lepiej prezentują się w tym sezonie w meczach wyjazdowych. Wygrana ostatnia z Polonią Warszawa 3-2, czy wygrana w innym meczu z Mamrami Giżycko 4-0.
Poza tym Legioniści mają na koncie dwie porażki z Pilicą Białobrzegi 1-3, z Wikielcem 0-1, a także dwa remisy z Wisłą Szczuczyn 0-0 i z Pelikanem Łowicz 1-1. Tak więc ostatnie spotkanie wygrane, oczywiście mówię o spotkaniu wyjazdowym, wygrane przez Legię 3-2, derby Warszawy z Polonią, a w ostatniej kolejce Legioniści no dosyć wysoko zwyciężyli zespół z Błoniów, Błoniankę Błonie. 6-2 wygrana drużyny z Warszawy, drużyny prowadzonej przez Marka Gołębiewskiego. Ostatnie dwie kolejki w ostatnich dwóch spotkaniach Legioniści wygrywali, tak więc niewątpliwie będą chcieli tutaj pójść za ciosem. Zobaczymy tylko, na ile pozwolą dzisiaj Jagiellończycy, bo też żółto-czerwoni liczą na zwycięstwo tutaj przy Elewatorskiej. Podanie do Bajera. Bajer rozciąga grę na prawą stronę. Tam jest Płoszkiewicz. Płoszkiewicz w kierunku naszego napastnika. Faulowany jeszcze był Bajer, ale sędzia puścił grę, ponieważ żółto-czerwoni utrzymali się przy piłce. I teraz ładnie powalczył o piłkę Orpik. Dopadł do niej Martin Kosztal, który jednak oddał piłkę wprost w ręce Kikolskiego. No szkoda, bo tam w przodzie znajdował się osamotniony Hubert Karpiński. Niestety młody, bo 19-letni napastnik nie doczekał się podania może nie dużo bardziej doświadczonego, ale jednak od bardziej doświadczonego Słowaka, który takim zagraniem za linię defensywy chciał uruchomić młodszego kolegę, no ale nie było tam żadnego z zawodników w żółto-czerwonym trykocie i futbolówkę spokojnie złapał młody golkiper warszawskiej drużyny. Iñaki Astis rozciąga grę na lewą stronę. Tu jest Patryk Konik. Podobnie przy piłce Astis. I zagranie do Macenki. Jehor Macenko. Futbolówka na prawej stronie, ale Legioniści próbują rozgrywać piłkę w ataku pozycyjnym. Teraz do tego dryblasa, do Karola Nojszewskiego podanie. Futbolówka już pod nogami Dawida Dzięgielewskiego, ale raz, że po uderzeniu doświadczonego napastnika futbolówka przefrunęła wysoko nad bramką Sławka Abramowicza, a po drugie Dzięgielewski znajdował się w tej sytuacji na pozycji spalonej, a zatem grę wznawia Sławomir Abramowicz. Już taki sugestywny gest rąk, sugerujący, aby wszyscy wyszli wyżej, aby nie być tak skoncentrowanym na defensywie, aby spróbować się zaatakować. No i teraz dosyć brzydki faul zawodnika Legii na naszym napastniku, na Hubercie Karpińskim, który jest dzisiaj bardzo wszędobylski, jak widać, bardzo mobilny na połowie rywala, raz jest pod polem karnym, jednak w momencie gry defensywnej cofa się w okolice linii środkowej, czy nawet na naszą połowę. Teraz przy piłce jest Kuba Orpik, dobre podanie w kierunku Martina Kosztala, ale też dobrze interweniują Legioniści, chociaż teraz Kiks w wykonaniu piłkarza w białej koszulce. Kosztal dopadł do futbolówki, czy zagra do Orpika, nie zagrał. Wycofuje w kierunku Płoszkiewicza. Płoszkiewicz do środka pola, stamtąd futbolówka w kierunku Orpika, ale to podanie do Kuby Orpika przerwane, ponieważ nasz pomocnik znajdował się na spalonym, a tym, który podawał, był Bartek Wiktoruk. Teraz niedokładne podanie w wykonaniu naszych adwersarzy. Jorpik przy futbolówce, ale zepchnięty do bocznej strefy boiska. Utrzymuje się jednak przy piłce. Podanie w kierunku Kosztala. Jeszcze utrzymują się zawodnicy Jagiellonii przy piłce. Jest Wiktoruk. Wiktoruk niestety stracił piłkę w tym pojedynku z rywalem, ale świetny powrót Bartka Bajera. Podanie do Stevena Bitoka. Bitok do Kosztala. No i to zagranie z pierwszej piłki Kosztala pozostawia wiele do życzenia. Niedokładne, szkoda, że nie przyjmował piłki, ponieważ mam wrażenie, że miał tam trochę więcej miejsca Martin, aby jednak tę piłkę przytrzymać, dokładniej zagrać na,
z tak zwanym przyjęciem nie wyszło. Tymczasem dobre podanie od Orpika do Kosztala nie było spalonego. Martin już wypchnięty jednak na prawą stronę boiska. Jeszcze utrzymuje się przy futbolówce Kosztal kontra jeden z legionistów Kosztal. O, i teraz bardzo ładny dribbling w wykonaniu Martina Kosztala, ale niestety bardzo skutecznie zaasekurował tę sytuację doświadczony Iñaki Astis i dalekim wybiciem próbował uruchomić Dawida Dzięgielewskiego, ale no nie miał szans napastnik Legii w tej sytuacji, ponieważ obok niego znajdowało się trzech obrońców Jagiellonii Białystok. Bitok do Dyszego, Dyszy do Płoszkiewicza. Teraz Jagiellonia z własnej defensywy próbuje budować jakąś akcję ofensywną, aczkolwiek naciskani wysoko są nasi zawodnicy. Bartek Widejko. Chociaż teraz mam wrażenie, jakby Dzięgielewski trochę starał się uspokoić, ale to już nie ma znaczenia, bo rusza kontra Jagiellończyków. Dośrodkowanie i będzie bramka, nie ma bramki. Wydawało się, że tą sytuację zamknie Martin Kosztal po dośrodkowaniu Orpika, ale tak się niestety nie stało. Teraz jeszcze przerwana gra, ponieważ tutaj na murawie leży, zdaje się, nie wiem, czy nie Martin Kosztal, tak... Nie, przepraszam, Bartek Wiktoruk. Tak właśnie, Kosztal podszedł, żeby do sędziego, tak sprawdzałem, kogo nie ma, kto nie... Kto, mówiąc krótko, stoi, kto znajduje się na murawie. Powoli jednak podnosi się nasz środkowy pomocnik. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego, aczkolwiek widzę, że już Filip Jaworski, fizjoterapeuta drugiej drużyny, powolnym krokiem wraca na ławkę rezerwowych. Za chwilę będzie wznowienie gry. Sędzia wyraźnie wskazuje, że gramy na gwizdek. No, za nami 18 minut tego spotkania. Póki co jedna bardzo dobra sytuacja Legii Warszawa, kiedy jednak Dawid Dzięgielewski uderzył obok bramki strzeżonej przez Sławomira Abramowicza. No i przed chwilą też dosyć ciekawa akcja w wykonaniu Kuby Orpika, który dośrodkowaniem w pole karne Legii szukał Martina Kosztala. No i tymczasem legioniści po takim długim zagraniu Iñakiego Astisa wydawało się, że stworzą zagrożenie w naszym polu karnym. Tak się jednak nie stało. Futbolówka zablokowana już poza boiskiem. Patryk Konik do Astisa. Astis wykorzystuje to swoje doświadczenie. Nie pozwolił bowiem Karpińskiemu na to, aby ten go zaatakował. Wycofał do bramkarza. No i teraz spokojnym takim lobikiem Kikolski zwraca piłkę Astisowi. No mam wrażenie teraz, że każda piłka musi przejść przez Astisa. Musi dostać taki hiszpański stempel od doświadczonego defensora, który jest wychowankiem Osasuny Pampeluna. Tymczasem Wiktoruk zagrywa... Zagrywa, jest tutaj zawodnik Jagiellonii. Podanie do Wiktoruka. Głowicki przerzuca futbolówkę w kierunku Bitoka. Bitok ma obok siebie Kosztala, ale to Bitok utrzymuje się przy piłce. Podanie do Kosztala, dobrze. Kosztal dośrodkowuje w pole karne. Tam jednak zaasekurował tę sytuację Iñaki Astis. Jeszcze raz wrzutka w nasze pole, w pole karne warszawskiej drużyny. Dobrze wrzucał Steven Bitok, wyskoczył Hubert Karpiński. Był tam również Kacper Głowicki, ale żadnemu z nich nie udało się tej akcji zamknąć i futbolówka opuściła boisko. I ruszają legioniści. Oj, groźnie. Teraz będzie pod naszym polem karnym podanie do Widejki. Widejko i niestety bramka! Ależ ta piłka płakała. Mam wrażenie, że chyba lepiej mógł się trochę zachować w tej sytuacji Sławek Abramowicz. Chociaż trzeba też przyznać, że i samo uderzenie wahadłowego Legii Warszawa też mocne, mierzone przy słupku, no ale mi się wydaje, że nie było jakieś bardzo, bardzo mocne, chociaż na pewno był to strzał precyzyjny i niestety w 21 minucie tracimy bramkę na 0-1. No i teraz Jagiellonia będzie musiała zaatakować, ale jest to o tyle dziwna sytuacja, że gol pada w momencie, w którym Legia nie miała jakiejś znaczącej przewagi, w którym legioniści nie wypracowali sobie jakiejś nie wiadomo ilu sytuacji. Oczywiście mówiłem o
okazji Dzięgielewskiego, ale teraz to się wszystko wzięło po rzucie wolnym. Bardziej bym powiedział, że w ostatnich minutach to Jagiellonia przeważała. Jagiellonia częściej gościła pod polem karnym rywala. No, a stało się jak się stało. Jagiellończycy przegrywają. No i teraz czas na to, aby odrabiać straty, aby zacząć zdobywać punkty. Chociaż jak już wspominałem na początku tej relacji, statystyka dzisiaj nie jest naszym sprzymierzeńcem. Do tej pory dwa mecze ligowe pomiędzy rezerwami Legii i Jagiellonii w Białymstoku i dwukrotnie lepsi okazywali się nasi adwersarze. Aczkolwiek, proszę Państwa, żeby było zabawniej, to Jagiellonia nigdy nie przegrała jeszcze, mówię oczywiście o rezerwach Jagiellonii, meczu ligowego z rezerwami Legii. Ba, na 3 spotkania, 2 zwycięstwa, 1 remis. A zatem czyżby obie drużyny w tych bezpośrednich starciach lepiej czuły się w delegacji? Na razie statystyka tak wskazuje, aczkolwiek jak mawia klasyk, są duże kłamstwa, małe kłamstwa i statystyki. Tak więc może dzisiaj uda się jednak zadać kłam temu twierdzeniu, tej tezie, że Jagiellończycy w tym sezonie lepiej punktują w meczach wyjazdowych. Teraz Orpik, Orpik strzela, ale w broni Maciej Kikolski. Jeszcze piłka przeturlała się między nogami naszego atakującego Huberta Karpińskiego, ale nie zaskoczyło to młodego bramkarza warszawskiej drużyny. Tymczasem Bartosz Dyszy, naciskany przez Widejkę, naciskany przez Dzięgielewskiego, zdecydował się oddać się futbolówkę w kierunku Abramowicza. Jest wybicie naszego golkipera, był tam Orpik, teraz faulowany. Orpik, pada również Kacper Głowicki po starciu z Bartoszem Widejko. Będziemy mieli rzut wolny. Bartosz Bajer wycofuje do Dyszego, Dyszy, do Majsterka. Ponownie Dyszy, tym razem do Płoszkiewicza, Płoszkiewicz. Jest Głowicki, obił jeszcze nogi Bartłomieja Ciepeli. Teraz Karpiński w kierunku Orpika. No i faulował nasz środkowy pomocnik, który ostatnio bardzo często grywa tutaj na boku, w bocznej strefie boiska. Cofa się teraz zawodnik Jagiellonii. A tymczasem w powietrzu góruje Kuba Płoszkiewicz, chociaż zdaniem sędziego faulował nasz kapitan napastnika warszawskiej drużyny. I grę będzie wznawiać Patryk Konik do Iniakiego Astiza, podaje młody defensor warszawskiej Legii. I futbolówka już na połowie, na naszej połowie. Podanie Ciepeli jednak przerwane przez zawodników Jagiellonii Białystok i Bitok. Daleko, daleko, bardziej chyba na uwolnienie niż w kierunku Martina Kosztala. I znowu taka wrzutka w nasze pole karne. Tam jest Bartosz Widejko. Czy zdoła oddać się futbolówkę? Tak jest, oddaje do Patryka Konika. Konik, wrzutka w kierunku bramki Sławka Abramowicza, ale futbolówka przefrunęła i nad Abramowiczem, i nad naszą bramką, wylądowała na tak zwanej górnej siatce i nasz golkiper spokojnie wznawia grę, oddając piłkę Dyszemu. Dyszy do Płoszkiewicza. Już przy piłce Wiktoruk, ma jednak obok siebie Gościniarka. Zagranie do Majsterka. Przy piłce Bitok. Ponownie Majsterek. Wycofanie do Abramowicza, ale wysoki pressing w wykonaniu legionistów. No i wydawało się, że za chwilę stracilibyśmy piłkę. Na szczęście skuteczna i bardzo ofiarna interwencja Bartka Bajera, który nie dał się znacznie wyższemu Karolowi Nojszewskiemu. Iñaki Astiz rozciąga grę do Patryka Konika. Konik, rozegranie przez środek boiska. Gościniarek. Dobrze, teraz legioniści przemieszczają się z futbolówką, chociaż jeszcze lepsza interwencja Bartka Bajera. Czy uda się z tego zrobić jakąś kontrę? Bajer ma jednak na plecach rywala. Moim zdaniem tu był faul, panie sędzio, ale Jagiellończycy utrzymują się przy piłce. Jest
Bitok, podanie do Wiktoruka, ale niestety zbyt lekkie oddanie futbolówki przez środkowego pomocnika. Jagiellonii Białystok po chwili przy próbie odzyskania piłki zdaniem sędziego faulował Jakub Orpik. Po piłkę zmierza powolnym krokiem Bartosz Widejko i jej legioniści będą wznawiali grę tak mniej więcej z połowy własnej połowy, no, może nawet bliżej środkowej linii. Iñaki Jastis ustawił piłkę, rozgląda się, w jaki sposób mógłby rozegrać ten stały fragment gry. Ale we wszystko wmieszał się Steven Bitok, oddaje do Bartka Bajera. Bajer takie dalekie podanie i będzie z tego jakaś groźna sytuacja. Proszę Państwa, jest po błędzie Jastisa, będzie strzał, Orpik strzela. No. To jest coś niebywałego, że tej sytuacji nie udało się zakończyć bramką. Niesamowity, nawet nie wiem jak to nazwać, czy brak zdecydowania, czy brak jakiegoś mocniejszego uderzenia. Błąd Iñakiego Jastisa, który przelobował własnego bramkarza. Wydawało się, że Hubert Karpiński opanuje tę futbolówkę, że za chwilę skieruje ją do bramki, ale opanował futbolówkę też przy linii końcowej, kiedy już miał na plecach Kikolskiego. Zdołał jednak odegrać do Kuby Orpika. No i co zrobił Kuba? Ajajajajaj. No nic, walczymy dalej i teraz sunie kolejna akcja zawodników Jagiellonii. Podanie w kierunku naszego napastnika, w kierunku Karpińskiego, no ale został zawodnik Jagiellonii wypchnięty, zablokowany przez Iñakiego Jastisa. Futbolówkę spokojnie opanował Kikolski, no i teraz leży na murawie Hubert Karpiński. Przypomnijmy, że w poprzednim meczu rozgrywanym właśnie tutaj przy Elewatorskiej musiał przez wcześnie opuścić boisko z powodu takiego otrzymania dosyć mocnego ciosu piłką prosto w splot słoneczny, ale tym razem wydaje się, że Hubert Karpiński spokojnie będzie w stanie kontynuować to spotkanie. No, dzisiaj taki troszeczkę osamotniony młody napastnik Jagiellonii w pojedynkach z dużo bardziej doświadczonym Iñakim Jastisem. Dość powiedzieć, że obu panów dzieli 19 lat różnicy. 19 lat to jest naprawdę olbrzymia różnica, przede wszystkim doświadczenia na korzyść Jastisa, ale jak pokazała sytuacja sprzed kilku minut, wcale nie musi to oznaczać, że Jastis jest nieomylny, czasami potrafi popełnić błąd, no i szkoda tylko, że nie udało się Jagiellończykom z tego błędu skorzystać, a konkretnie, że Kuba Orpik nie zdołał tej akcji zakończyć celnym i przede wszystkim mocnym uderzeniem, bo w tej sytuacji aż się prosiło o bramkę na 1-1. Steven Bitok wznawia grę podaniem do Majsterka. Majsterek wycofuje do Abramowicza. Abramowicz, jest już Wiktoruk przy piłce, ładny zwód naszego pomocnika. Podanie w kierunku Bajera i znowu taki daleki przerzut Bajera w kierunku Martina Kosztala, ale Słowak nie poradził sobie z Jechorem Macenką i do futbolówki wyszedł Maciej Kikolski. I legioniści budują kolejną akcję od własnej defensywy, aczkolwiek teraz wysoko podeszli już zawodnicy Jagiellonii Białystok. Dobrze, i wydawało się, że dobrze, Martin Kosztal niestety nie opanował piłki po tym, jak przejął ją spod nóg Jechora Macenki. Muszę powiedzieć, że na razie zupełnie niewidoczny jest Yuri Ribeiro. Tak, szukam tego zawodnika z numerem 15, ale póki co za bardzo nie błyszczy Portugalczyk, który przecież miał być wzmocnieniem pierwszego zespołu warszawskiej Legii. Teraz zatrzymany przez Wiktoruka, Wiktoruk do Bitoka. Bitok w kierunku Kosztala, Kosztal, no i obił nogi, zdaje się, Jechora Macenki, tak jest, ukraińskiego obrońcy warszawskiej Legii. No nie, szkoda tylko, że teraz nie udało się to podanie Kosztala w kierunku Bitoka, ponieważ futbolówka wyszła na aut, a my znowu musimy dosyć żmudnie walczyć o jej odzyskanie. No walczy tam, walczy o każdą piłkę Martin Kosztal, ale póki co niewiele z tych jego starań wynika. Już gra wznowiona, ale niedokładne wybicie przez gościniarka. Futbolówka ląduje poza boiskiem i grę będzie wznawiał Jan Majsterek.
majsterek w kierunku Kosztala. Kosztal z rywalem na plecach, ale zdołał jednak obić nogi przeciwnika. Futbolówka wyszła w aut i raz jeszcze majsterek do Wiktoruka. A i teraz błąd Wiktoruka i może być z tego jakaś kontra, chociaż ruszają legioniści dosyć ociężale, dosyć ospale. Teraz dobry powrót Kuby Płoszkiewicza, przecięcie naszego kapitana i zobaczymy, co zrobi z tym Płoszkiewicz. Podanie w kierunku Kosztala, ale w ostatniej chwili piłkę zdjął Jehor Madsenko, a zatem udało się legionistom zażegnać tę groźnie zapowiadającą się kontrę, która rozpoczęła się od właśnie tego przejęcia w wykonaniu Jakuba Płoszkiewicza. Będziemy mieli zatem rzut rożny już Wiktoruk. Bartosz Wiktoruk zmierza do narożnika boiska, skąd będzie piłkę dośrodkowywał. Zobaczymy, czy może Głowicki, ale raczej Wiktoruk. Głowicki ustawiony na tak zwane krótkie rozegranie, ale chyba będzie jednak dośrodkowanie. Tak jest, piłka już szybuje w polu karnym legionistów. Nie udało się, została zablokowana przez zawodników w białych koszulkach. Jeszcze jest Steven Bidok, jeszcze ją wgrywa i wydawało się, że minie ten legijny mur defensywny. Tak się jednak nie dzieje. Steven Bidok przy piłce. Dobrze panuje nad nią zawodnik z Nigerii. I wycofanie do Jana Majsterka. Podanie teraz do Bartka Bajera. Rozciągnięcie gry na prawą stronę. Tu jest Płoszkiewicz. Jest także Martin Kosztal. Wycofanie do Płoszkiewicza. Ten wycofuje do Dyszego. Jest Wiktoruk i do niego kierowana została piłka. Wiktoruk do Płoszkiewicza. W tej chwili Jagiellonia bardzo wysoko ustawiona. Tymczasem Głowicki przy piłce jest. Kosztal. Kosztal, dośrodkowanie w pole karne. Tam jednak interweniuje ofiarnie Maciej Kikolski, wybijając piłkę na naszą połowę, ale od czego mamy Bartka Dyszego, który skuteczną interwencją zażegnał tę sytuację. No i ruszają zawodnicy Legii. No chciałem to akcji Ribeiro. Jest Ribeiro, aczkolwiek dosyć wolno przemieszcza się z piłką. Podanie do Gościniarka. Gościniarek, znowu Ribeiro przy piłce. A i Ribeiro chciał założyć siatkę Dyszemu, ale nie takie numery z naszym defensorem. I teraz jeszcze faulowany zawodnik Jagiellonii Białystok, konkretnie Martin Kosztal. I będzie chyba żółta kartka. Tak jest dla Bartka Bajera za faul, który miał miejsce jakieś kilkadziesiąt sekund temu, kiedy to nasz zawodnik próbował powstrzymać kontrę piłkarzy warszawskiej Legii. Mamy 35. minutę. Jagiellonia cały czas przegrywa z Legią 0-1 po bramce, którą w 20. minucie zdobył Bartosz Widejko. I teraz mamy pierwszą żółtą kartkę, upomniany nią Bartosz Bajer. Płoszkiewicz do Bajera. Bajer rozciąga grę do Jana Majsterka. Majsterek ponownie do Bajera. Podanie w kierunku Wiktoruka. Jest Bidok. Wycofanie do Majsterka. Już piłka na połowie rywali. Dobrze, teraz opanował ją Kuba Orpik. Orpik obił nogi Astiza. Będziemy mieli rzut rożny. No, a propos zdobywcy jedynej dzisiaj bramki, dość powiedzieć, że dla Bartosza Widejki jest to pierwszy gol w tym sezonie. Na razie najskuteczniejszym piłkarzem Legii Wiktor Kamiński i Kacper Kostosz po 4 bramki, 3 Dawid Dzięgielewski, a także Szymon Włodarczyk, ale dość powiedzieć, że Włodarczyk te wszystkie 3 gole strzelił w ostatnim spotkaniu. Tymczasem mamy rzut rożny, futbolówka w polu karnym Legii. Dobrze ją strącił tam Kuba Orpik, ale również zabrakło kogoś na zamknięcie tej sytuacji. Niemniej naprawdę bardzo aktywne w ostatnich minutach, w ostatniej akcji w zasadzie Jakub Orpik, środkowy pomocnik, który najpierw wywalczył ten rzut rożny, a potem po dośrodkowaniu wyskoczył najwyżej, wybił się bardzo, bardzo dobrze. Strącił futbolówkę, niestety żaden z jego kolegów nie skorzystał z tego zagrania. I teraz wysoki pressing zakładany przez Jagiellończyków przynosi efekty, ponieważ niedokładne wybicie Macieja Kikolskiego i
Piłkarze Jagiellonii będą wznawiali grę. Płoszkiewicz do Orpika. Orpik ma na plecach rywala, zmierza już Widejko do niego także, ale Orpik cały czas utrzymuje się przy piłce. Obił jeszcze rywala. No i czy będzie rzut rożny? Nie, nie będzie rzutu rożnego. Grę będzie wznawiał golkiper warszawskiej Legii. Wydawało się, mogłoby się wydawać, że tam gdzieś tam piłka po drodze szurnęła o nogę, czy to Widejkę, czy to innego zawodnika Legii Warszawa, w tym przypadku Patryka Konika, zdaje się, ale tak się jednak nie stało. Sędzia stał bliżej, tak więc musimy mu zaufać. No i grę wznawia Konik. Na nasze szczęście czyni to niedokładnie i już Jagiellończycy odzyskują futbolówkę. Płoszkiewicz do Wiktoruka. Wiktoruk. No dosyć głębokie wycofanie, bo aż do Dyszego pod nasze pole karne. Zawodnicy Legii schowani, zawodnicy Legii. No trudno oczekiwać, żeby teraz grali super otwarty futbol, skoro prowadzą. Teraz to Jagiellonia musi wyjść wyżej, musi bardziej zaatakować. Ja natomiast mam wrażenie, że legioniści tutaj nie pozwalają na szybkie wznowienie gry, na szybkie wznowienie tego stałego fragmentu gry. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą zawodnicy Jagiellonii. Podanie od Orpika w kierunku Kosztala. No i teraz dobrze radzą sobie zawodnicy w żółto-czerwonych koszulkach. Dobre dośrodkowanie. No nie takie dobre w wykonaniu Kuby Orpika w kierunku Huberta Karpińskiego, ale no niestety trochę brakowało precyzji w tym zagraniu i piłka wylądowała w rękach naszego bramkarza, naszych rywali. Karpiński czy Astis? No teraz faulowany Hiszpan przez znacznie młodszego napastnika Jagiellonii Białystok. No tak, możemy powoli zacząć podsumowywać tę pierwszą połowę, chociaż jeszcze mamy jeszcze około 7, może 8 minut grania, bo podejrzewam, że sędzia doliczy minutę, może dwie za te przerwy, które miały miejsce. Nie były one jakieś bardzo długie, ale oczywiście kilkadziesiąt sekund w związku z tymi przerwami upłynęło. No cóż, możemy mówić o tym, że dwie drużyny stworzyły sobie po jednej bardzo dobrej sytuacji. No, w przypadku Legii mówimy o dwóch sytuacjach takich naprawdę klarownych, z czego tej lepszej, mam wrażenie, legioniści nie wykorzystali, natomiast tę gorszą udało się zamienić na bramkę. Natomiast Jagiellonia, cóż, może teraz będzie za chwilę zmiana wyniku, podanie Karpińskiego w kierunku Kosztala, ale zabrakło chyba mocy w tym podaniu i futbolówkę przyjął Iñaki Astis. Jeszcze jest Karpiński, podanie do Bitoka, Bitok rozciąga grę na prawą stronę do Płoszkiewicza, Płoszkiewicz w pole karne, ale tam góruje bramkarz Legii Warszawa, no ale teraz takie, mam wrażenie, niedokładne wybicie, które pewnie złapał Kuba Płoszkiewicz. No i wracając właśnie do tych sytuacji bramkowych, jedna niewykorzystana w wykonaniu oczywiście Legii Warszawa Dawida Dzięgielewskiego, jedna wykorzystana Bartosza Widejki, chociaż mam wrażenie, że to była sytuacja dużo gorsza od tej, którą miał Dzięgielewski. Natomiast jeżeli chodzi o Jagiellonię, jedna naprawdę bardzo dobra Orpika i tylko szkoda, że nie udało się tej sytuacji zamknąć, zakończyć dobrym, mocnym, celnym strzałem naszemu środkowemu pomocnikowi. Tak poza tym ani jedni, ani drudzy nie wypracowali sobie jakiejś zdecydowanej przewagi. Mecz raczej toczy się w środkowej strefie boiska. Nie ma tu jakichś zawrotnych sytuacji, nie ma wielu okazji bramkowych i tylko możemy żałować, że w tej chwili przegrywamy, bo mam wrażenie, że jest to taki typowy mecz remisowy, aczkolwiek proszę Państwa też dodajmy, że w ostatnim czasie dużo było takich meczów tutaj przy Elewatorskiej, że tylko wspomnę spotkanie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, w którym przecież jako żywo przypominał ten mecz dzisiejszy, w którym to ani jedni, ani drudzy nie wypracowali sobie jakiejś zdecydowanej przewagi, no i Świt wygrał to spotkanie 1-0, już nie wspominając tego meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki, w którym to Jagiellonia była stroną przeważającą, w którym to Jagiellonia miała naprawdę sporo sytuacji do tego, aby tutaj wygrać, a zakończyło się wygraną Lechii 2-0. A zatem Jagiellończykom czegoś brakuje. Być może jest to takie doświadczenie, być może jest to takie cwaniactwo, ale mówimy przecież o młodej drużynie, w której większość zawodników nie ma jeszcze przecież ukończonych 20 lat, a zatem gdzieś tego doświadczenia muszą zdobyć. Tymczasem Abramowicz do Majsterka.
Bitok. Rozegranie z Wiktorukiem, wycofanie w kierunku Majsterka, ale faulowany był środkowy pomocnik Jagiellonii. No z tą decyzją arbitra absolutnie nie zgadza się zawodnik warszawskiej Legii, Yuri Ribeiro, ale arbiter pozostaje niewzruszony i nakazuje Jagiellończykom wznowienie gry z rzutu wolnego. Bartek Wiktoruk w kierunku Orpika, który dzisiaj jest bardzo aktywny w ofensywie, bardzo aktywny w okolicach pola karnego rywala, natomiast na razie troszeczkę w tej całej aktywności Kuby brakuje, mam wrażenie, trochę brakuje troszeczkę precyzji, bo są na pewno chęci, są sytuacje, ale czy to przy jakimś podaniu, czy przy jakimś rozegraniu zdecydowanie brakuje być może tego ostatniego podania, być może tego strzału. Niemniej natomiast ze strony Kuby Orpika jest dzisiaj bardzo duże zagrożenie pod polem karnym warszawskiej Legii. Przez chwilę na spalonym był Hubert Karpiński i grę wznawia Iñaki Astis. Przy piłce Karol Nojszewski, rozciągnięcie gry na prawą stronę, ale jest tam Wiktoruk. Tylko już jego podanie niedokładne. Jeszcze Bayer walczy o piłkę z Astizem. No i lepszym okazał się 20-letni pomocnik Jagiellonii. Już podanie do Kosztala. Kosztal ma przed sobą zawodnika Legii Warszawa. Kosztal próbował, nie wiem, podawać, strzelać. Trudno powiedzieć, jaki był zamiar Słowaka. No tak czy owak akcja została zablokowana przez zawodników z Warszawy. I grę wznawiają Jagiellończycy wrzutem z autu. Tylko czy piłkę będą wznawiali Jagiellończycy czy Legioniści, bo być może jeszcze po drodze futbolówkę dotknął jeden z zawodników Jagiellonii. Chociaż nie, chyba jednak Legioniści będą wznawiali. No z tej perspektywy wydawało mi się, że piłka będzie dla Jagiellonii. Stało się inaczej. Wszystko jednak dzieje się w środkowej strefie boiska, daleko od jednej czy drugiej bramki. Czasu tymczasem coraz mniej. Piłkarze Legii Warszawa próbowali zbudować szybki atak, ale we wszystko wmieszali się piłkarze Jagiellonii Białystok. I teraz to oni próbują mozolnie budować kolejną akcję. Jest Steven Bitok. Dobre podanie wzdłuż linii bocznej do Huberta Karpińskiego. Karpiński ma obok siebie zawodnika warszawskiej Legii. Karpiński, jeden zwód, drugi zwód, trzeci zwód. Ma obok niepilnowanego Bitoka i do niego zagrywa futbolówkę Karpiński. Jest Kosztal, ponownie Bitok. Bitok! No i znowu zabrakło kogoś do zamknięcia tej sytuacji. Wszystko tutaj dobrze funkcjonowało do tego ostatniego podania. Tymczasem znowu Jagiellończycy przy piłce. Znowu dobry odbiór w wykonaniu naszego środkowego pomocnika, konkretnie Bartka Wiktoruka. Podanie do Bartka Bajera, ale znowu musimy budować mozolnie całą akcję od defensywy. I znowu na lewo do Bitoka. No Bitok w ostatnich spotkaniach naprawdę dobrze wygląda. Jest takim może nie motorem napędowym, ale ważnym trybikiem w tej całej maszynie ofensywnej pod nazwą Jagiellonia 2 Białystok. No teraz próba szybkiego rozegrania przez Kubę Orpika, ale zabrakło, mam wrażenie, kilku metrów, no może nawet nie kilku metrów, dwóch, może trzech kroków Kacprowi Głowickiemu, aby tę piłkę przejąć, być może spróbować dośrodkować. Widać, że jest jakiś pomysł na rozgrywanie akcji ofensywnych, ale brakuje tej precyzji przy tym ostatnim podaniu w wykonaniu zawodników Jagiellonii Białystok. Kuba Płoszkiewicz do środka, do Bartka Bajera. Bartek Bajer dobrze utrzymuje się przy piłce pomimo asysty trzech rywali i jeszcze był faulowany. Sędzia wyraźnie wskazuje, no tu jest jakieś olbrzymie zamieszanie. Wydawało się, że za chwilę będzie jakieś nieporozumienie między Dyszym a zawodnikiem Legii, między Kasprem Gościniarkiem, ale we wszystko wmieszał się nasz kapitan, we wszystko wmieszał się Kuba Płoszkiewicz i powiedział: panowie, nie ma takiego bicia, nie ma takich kłótni.
Tymczasem Dawid Dzięgielewski powoli wstaje, jeszcze taka, mam wrażenie, rozmowa wychowawcza, pogadanka wychowawcza sędziego z Kacprem Gościniarkiem i naszym środkowym pomocnikiem Bartkiem Wiktorukiem. Sędzia wyraźnie wskazuje, że nie będzie tolerował takich zachowań i następnym razem obaj zostaną upomnieni żółtą kartką. Tymczasem Wiktoruk zastanawia się, jak rozegrać ten stały fragment gry. Czy będzie dośrodkowanie w pole karne? Raczej tak. Tak futbolówka już szybuje w polu karnym warszawskiej Legii. Zgrywał ją, jeżeli dobrze widzę, tak Bartek Dyszy tam w kierunku Orpika, w kierunku Kosztala, ale było to zagranie na tyle nieprecyzyjne, że wylądowało w rękach Macieja Kikolskiego. Już legioniści ruszają z kontrą, ale Bartosz Dyszy, bardzo pewny dzisiaj w poczynaniach defensywnych, zatrzymał tę akcję. Zagrał futbolówkę do Bartka Nebajera. Jeszcze teraz majsterek nabija rywala, no i legioniści po takim dosyć niefrasobliwym wybiciu w naszym polu karnym, ale majsterek, który ma na plecach rywala, spokojnie opanował futbolówkę, wybił ją, a sędzia zakończył pierwszą połowę, którą Jagiellonia przegrywa z Legią 0-1. Jak podsumować te 45 minut? Jak już mówiłem w trakcie tej relacji, Legia stworzyła sobie dwie dobre sytuacje, Jagiellonia jedną. Cóż, brakuje naszym chyba ta... Nie chyba, na pewno brakuje precyzji w tym ostatnim podaniu. To są te rzeczy, które żółto-czerwoni muszą na pewno poprawić w drugiej połowie. Być może dojdzie do jakichś zmian, być może trener Wojciech Kobeszko zaplanuje jakieś roszady w składzie, które troszeczkę bardziej ożywią jeszcze naszą ofensywę. Bardzo na to liczymy, bo póki co Jagiellonia częściej jest przy piłce, Jagiellonia częściej gości pod polem karnym rywala, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika. To tyle po pierwsze. Powiem, my słyszymy się za około 15 minut, a tymczasem z ośrodka treningowego przy Elewatorskiej żegna się z Państwem Emil Kamiński, Jaga TV. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Witam Państwa po przerwie. Za chwilę rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Przypomnijmy, że po 45 minutach Jagiellonia przegrywa z Legią 0-1. Gola w 20 minucie strzelił Bartosz Widejko. Z tego co widzę, szykują się dwie zmiany w stołecznym zespole. Na placu gry pojawiał się bardzo intensywnie rozgrzewający się tutaj w przerwie Jakub Kisiel, numer 6, a także, jeżeli dobrze widziałem, numer 19, czyli Jakub Kwiatkowski. Za chwilę dowiemy się, za kogo. Zaraz postaram się ustalić, za kogo obaj zawodnicy wchodzą. Czekamy już na pierwszy sygnał sędziego, który rozpocznie to spotkanie. Rozpocznie drugą połowę tego spotkania oczywiście, który wznowi to spotkanie. Już gra rozpoczęta w drugiej połowie. Natychmiastowy przerzut na prawą stronę, ale tam skutecznie interweniuje Głowicki. Jagiellonia w drugą połowę weszła bez zmian, a zatem skład żółto-czerwonych na drugą połowę meczu. W bramce Sławomir Abramowicz, a dalej Bartosz Dyszy, Jan Majsterek, Kuba Płoszkiewicz, Martin Kosztal, Bartosz Wiktoruk, Hubert Karpiński, Kacper Głowicki, Jakub Orpik, Bartosz Bajer, a także Steven Bitok. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Legii, w bramce Maciej Kikolski, dalej w obronie Iñaki Astis, Bartosz Widejko też został na boisku, Dawid Dzięgielewski również
również jest. Z tego co widzę, plac gry opuścił Bartłomiej Ciepiela. W jego miejsce wszedł Jakub Kisiel, a także wydaje mi się, że nie ma oznaczonego numerem 11 Tomasza Nawodki. To w jego miejsce wszedł Jakub Kwiatkowski, a poza tym właśnie tak patrzę, czy Nawodka chyba jednak jest, proszę Państwa. Przepraszam, że takie dywagacje są tutaj na żywo, natomiast tak, jest Nawodka, jest na boisku, a zatem zszedł z numerem 14 Kacper Gościniarek i to w jego miejsce szkoleniowiec Legionistów desygnował do gry Jakuba Kwiatkowskiego, a dalej Rui Ribeiro, Patryk Konik, Karol Nojszewski, a także Jehor Matsenko. To jest skład warszawskiej Legii na drugą połowę tego spotkania. Tymczasem Wiktoruk podaje do Bajera. Bajer rozciąga grę na lewą stronę. Tu jest Steven Bitok. Bitok, ale jest sam na lewej stronie. Dopiero teraz pokazał mu się Martin Kosztal, ale już ma obok siebie Matsenkę. No i poradził sobie ze słowackim zawodnikiem. Ukraiński obrońca warszawskiej Legii. Majsterek do Bajera, rozciąga grę Bartek Bajer na prawą stronę. Tam jest Kuba Płoszkiewicz, zagrywa do przodu do Huberta Karpińskiego, no ale nie miał szansy Karpiński, będąc sam jeden, mający na plecach bardzo ściśle kryjącego go obrońcę drużyny z Warszawy. Już w środku pola znowu zawodnicy Jagiellonii Białystok. Wiktoruk do Płoszkiewicza. Płoszkiewicz raz jeszcze takie dalekie, dalekie wybicie, ale znowu skuteczna interwencja głową Iniakiego Astiza i grę wrzutem zza linii bocznej będą wznawiali piłkarze z Białego Stoku. Wiktoruk do Bitoka. Bitok ma obok siebie Kubę Orpika i też do niego zagrywa futbolówkę. Kuba Orpik utrzymuje się przy piłce pomimo asysty dwóch rywali. Oddaje do Wiktoruka. Wiktoruk dobrze. I tam jest Kosztal. Kosztal próbuje minąć Widejkę. Biegnie wzdłuż linii pola karnego. Przeciąga grę na lewą stronę do Bitoka. Bitok ma trochę miejsca i strzela teraz Steven Bitok. A zatem dobre wejście w drugą połowę. Mamy 49. minutę tego spotkania. I póki co to była taka dosyć dobra okazja dla zawodników Jagiellonii do wyrównania. Niezłe wejście Bitoka w pole karne, trochę podobne do tego, po którym gola strzelił Bartosz Widejko w pierwszej połowie, tylko tym razem Bitok jednak w przeciwieństwie do swojego adwersarza, co ciekawe również grającego na lewej stronie, jednak uderzył prosto w bramkarza, prosto w Macieja Kikolskiego. To nie był tak precyzyjny strzał jak w wykonaniu Widejki w pierwszej połowie, ale już samo wejście, już sam pomysł na rozegranie tej akcji naprawdę bardzo, bardzo na plus, a zatem brawo Steven, oby tak dalej. No jeszcze warto zwrócić uwagę, że Bitok ten strzał oddał z prawej swojej gorszej nogi, bo jednak mówimy o zawodniku lewonożnym. Tymczasem robi się dosyć ciekawie pod naszym polem karnym, ale będzie potrzebna jeszcze interwencja sztabu medycznego. Tutaj bowiem na murawie leży Jehor Matsenko po starciu z jednym z obrońców Jagiellonii. Matsenko już wstał, a zatem grę będzie wznawiał Sławomir Abramowicz, ponieważ sytuacja zakończyła się niecelnym uderzeniem jednego z legionistów. Abramowicz do Majsterka, Majsterek do Bitoka, Bitok w kierunku Kuby Orpika. Orpik no, ma na plecach Matsenkę, no i to będzie żółta kartka za taki dosyć zapaśniczy faul w wykonaniu piłkarza, który jest wychowankiem Akademii Dynama Kijów, tak? Który jednak jest w Polsce od dobrych kilku lat, no i teraz tak w zapaśniczym stylu
powalił naszego środkowego pomocnika. Tak więc druga żółta kartka w tym meczu. Pierwszą jeszcze w pierwszej połowie obejrzał Bartosz Bajer. Teraz napomnienie notuje środkowy obrońca warszawskiej Legii. Majsterek w kierunku Dyszego. Dyszy wycofuje do Abramowicza. Abramowicz ma trochę miejsca. Naciska na niego Dzięgielewski, ale dobre, dalekie wybicie piłki przez Sławka Abramowicza w kierunku Kuby Orpika. No i zgrał głową piłkę nasz środkowy pomocnik. Szukał Huberta Karpińskiego, no ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że Hubert poszedł w lewo. Orpik zagrał w prawo, no i futbolówkę na chwilę, co prawda, przejęli legioniści, bo już znowu zawodnicy w żółto-czerwonych trykotach przy piłce. Jest Martin Kosztol teraz faulowany przez Rui'ego Ribeiro. I zagranie daleka, piłka w pole karne Legii Warszawa. Tam jednak skutecznie interweniują zawodnicy z Warszawy, a konkretnie Iñaki Astis. Ale tylko legioniści doszli do linii środkowej i już strata, i już odzyskanie futbolówki przez Jagiellończyków. I może coś z tego uda się teraz zrobić, jakąś groźną sytuację. Tymczasem strata Głowickiego na rzecz drużyny z Warszawy. No i Szewski jednak wycofał do strefy defensywnej. I teraz będzie groźna sytuacja. Jest Martin Kosztol. No wydawało się, że uda się Martinowi zabrać z tą piłką. Tak się jednak nie stało. Wrócili legioniści, już odbudowali tę sytuację. Aczkolwiek jeszcze może być groźnie. Oj, teraz uderzenie. Zdaje się, czy to był Martin Kosztol? Chyba tak. Nie, to jednak nie był Martin Kosztol, to był strzał, strzelał bowiem Kacper Głowicki. Dostał naprawdę świetne podanie ze środka boiska na lewą, na prawą stronę, przepraszam, futbolówka skierowana. Zawodnik zszedł dobrze do środka, uderzył po tak zwanym długim rogu, ale niestety futbolówka poszybowała jakieś kilkanaście centymetrów nad poprzeczką. Ale właśnie o to chodzi, żeby w taki sposób nękać tę legijną defensywę. I teraz znowu Kosztol. Kosztol strzela, ale piłka odbija się tylko od głowy jednego z obrońców warszawskiej drużyny. Jasz trzyma się za głowę, no to jest Jehor Matsenko. No nie wszedł dobrze w tę drugą połowę. Najpierw żółta kartka za faul na Orpiku, a teraz taki potężny cios przyjęty centralnie w głowę, prosto w głowę, no z kilku metrów mocno uderzył Martin Kosztol. No to musiało zaboleć jeszcze. Dodajmy, że jest naprawdę chłodno, robi się coraz chłodniej dzisiaj w nocy. Znowu ma być zaledwie kilka stopni, w tej chwili może 6, może 7, ale warunki, odczuwalna temperatura jest niższa, więc naprawdę przyjąć z kilku metrów taki strzał centralnie w głowę, no to nie może być nic przyjemne. Na szczęście, bo oczywiście nikomu nie życzymy żadnego urazu, na szczęście zawodnik może kontynuować to spotkanie. I teraz będzie rzut karny dla Jagiellonii, oczywiście faulowany Hubert Karpiński, a zatem początek drugiej połowy naprawdę dobry w wykonaniu Jagiellończyków. No opłaciło się to nękanie tej defensywy warszawskiej drużyny i piłkę wziął, jak poszedł po piłkę, jak po swoje pomocnik Jagiellonii Białystok, Bartosz Wiktoruk, to jeden z tych, który tak efektownie wykonywał rzut karny w ostatnim spotkaniu ze Zniczem Biała Spiska. Przypomnijmy, że w poprzednim meczu rozgrywanym tutaj właśnie przy Elewatorskiej rzutu karnego przy stanie 1-0 dla rywali nie wykorzystał Martin Kosztol, ale miejmy nadzieję, że teraz ta sztuka uda się Wiktorukowi. Wiktoruk czy Kikolski? Kikolski czy Wiktoruk? Rozciąga swoje długie ręce bramkarzy Legii, ale Bartek Wiktoruk niewzruszony patrzy na swojego rywala. Wiktoruk! Gol! Jest wyrównanie! 1-1. Mamy 55. minutę, a zatem szybko doprowadzili do wyrównania Jagiellończycy. No i mamy to! Mamy to, panowie! Jest 1-1. Bardzo precyzyjne i bardzo dobre uderzenie Bartka Wiktoruka. Dość powiedzieć, że to jego drugi gol w tym sezonie. Pierwszego strzelił oczywiście nawet nie tydzień temu, kilka dni temu w Białej Piskiej, też z rzutu karnego. Czyżby zatem był to etatowy wykonawca jedenastek? No, mam wrażenie, że teraz jakby troszeczkę wybudzili się z takiego, może nie zimowego, może październikowego snu legioniści, jakby chcieli szybko odpowiedzieć na to trafienie żółto-czerwonych, ale jest dobre wejście w drugą połowę, jest szybkie wyrównanie, jest to, na czym nam zależało w końcu. Są sytuacje dla Jagiellonii. Strzał Bitoka i teraz ten gol Wiktoruka, który miejmy nadzieję
nadzieję doda wiatru w żagle piłkarzom w żółto-czerwonych trykotach, ale też nie można tutaj za bardzo sobie pozwolić na jakieś rozluźnienie, bo doskonale wiemy, że bardzo często jest tak, że zespół, który strzela gola, właśnie łapie taki luz, być może za bardzo się rozluźnia, no i rywal czasami potrafi to wykorzystać, więc musimy bardzo, ale to bardzo uważać teraz, szczególnie właśnie w grze defensywnej, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie walnąć jakiegoś babola. Już piłkę ustawia Sławomir Abramowicz, bramkarz sprowadzony w trakcie nawet tego sezonu z warszawskiej Polonii, który w ubiegłym sezonie w rundzie wiosennej był podstawowym golkiperem czarnych koszul na poziomie trzeciej ligi, no i spisywał się naprawdę bardzo wybornie. Już przy piłce Hubert Karpiński, a zatem taka ciekawostka, bo przypomnijmy, że w tym meczu przegranym z Lechią Tomaszów Mazowiecki rzutu karnego nie wykorzystał Kosztol właśnie, a rzut karny był po faulu na Karpińskim i teraz znowu faulowany był Karpiński, a zatem może właśnie Hubert, zawodnik, który przecież jest naprawdę, ma świetne warunki fizyczne, a do tego potrafi zastawić się, potrafi również... To jest dobrze wyszkolony technicznie, a zatem miejmy nadzieję, że być może już niebawem zwróci na niego uwagę sam Ireneusz Mamrot. Czemu nie? Czemu nie? Przecież niebawem, tak, wiem, że zabrzmi to teraz może troszeczkę irracjonalnie, ale przecież niebawem przerwa zimowa, niebawem zgrupowania i będzie okazja do tego, aby Huberta sprawdzić w pierwszym zespole. Tymczasem niestety to jest to, o czym mówiłem. Ruszyła kontra zawodników z Warszawy. Strzela gola Dawid Dzięgielewski. No a powoli na man of the match wyrasta Bartosz Widejko, który tym razem zacentrował bardzo skutecznie. Dobra centra lewego wahadłowego drużyny z Warszawy. No i też przysnął troszeczkę do tej pory pewnie spisujący się w defensywie Dyszy. Bartosz Dyszy, mam wrażenie, że źle obliczył tor lotu tej piłki. Ta przefrunęła nad jego głową, no i spadła centralnie na głowę nabiegającego Dawida Dzięgielewskiego, a zatem doświadczony napastnik warszawskiej Legii ponownie wyprowadza legionistów na prowadzenie dla Dzięgielewskiego. Jest to czwarty gol w tym sezonie, a zatem dogonił już w statystykach Wiktora Kamińskiego, a także Kacpra Kostorza. A zatem zrobiło nam się ciekawie tutaj przy Elewatorskiej, ponieważ tak jak w pierwszej połowie tych okazji strzeleckich było niewiele, raptem trzy takich oczywiście wybornych sytuacji strzeleckich. Tak, w drugiej połowie, w niecały kwadrans, już mieliśmy trzy dobre sytuacje, z czego dwie zakończyły się bramkami. Płoszkiewicz, dalekie podanie w kierunku Karpińskiego, coś z tego będzie, no jednak we wszystko wmieszał się ten wysoki, dobrze zbudowany Karol Nojszewski, który za miesiąc, dokładnie 13 listopada, skończy 22 lata. Tymczasem piłka, no oj, teraz myli się bramkarz Legii, no i na własne szczęście asekurował go bardzo skutecznie Iñaki Asis, ale teraz jeszcze piłka pod nogami Kosztal, niestety nie dał rady Iñakiemu Asisowi, doświadczony defensor, który, przypomnijmy, poza Legią grał również w Apoelu Nikozja, z którym zdobywał chociażby Mistrzostwo Cypru, w którym grał w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie był tam naprawdę podstawowym zawodnikiem. Z Legią Warszawa również święcił sukcesy, jak występy w rozgrywkach o europejskie puchary, jak tytuły mistrza czy zdobywcy Pucharu Polski, a zatem zawodnik, który naprawdę widział wiele, który grał przeciwko dobrym, bardzo dobrym zawodnikom, no i który to doświadczenie dzisiaj tutaj stara się nim podzielić z młodszymi kolegami w drużynie rezerw Legii. No, taki trochę pan profesor w tej defensywie, widać po nim to doświadczenie, wie kiedy się cofnąć, a zatem trudne zadanie przed naszymi atakującymi, ale jak się okazuje, nie jest to żadna mission impossible, tym bardziej, że udało się nam wypracować parę tych sytuacji strzeleckich, a jedną z nich zamienić na bramkę. Aczkolwiek musimy teraz zrobić wszystko, aby doprowadzić do wyrównania. Legioniści długo nie pozwalali nam się cieszyć z wyrównania. Całe 3 minuty, po których to Dawid Dzięgielewski doprowadził do stanu 2-1 dla Legii. Teraz znowu takie dalekie wybicie w kierunku naszego pola karnego. Tymczasem faulował Płoszkiewicz, faulował grającego z numerem 20-21 Kacpra Swierczyńskiego.
futbolówka, już na połowie naszych rywali, ale jest przy niej Maciej Kikolski. Podaje do Iniakiego Astiza. Astiz w kierunku rywala. No i tak, faulowanym był zawodnik Legii. Padł bowiem na murawie Wiktor Kamiński. Iñaki Astiz, dalekie wybicie w kierunku Dzięgielewskiego. Dzięgielewski daleko w pole karne Legii, no ale teraz niedokładne wybicie w wykonaniu Janka Majsterka, który miał obok siebie rywala. Wydawało się, że sytuacja do opanowania, ale ta piłka zeszła po nodze naszego defensora i będziemy mieli rzut rożny dla drużyny z Warszawy, a tym, który będzie wykonywał ten stały fragment gry, Tomasz Nawodka. Stosunkowo niewielu zawodników Legii w naszym polu karnym, czterech, stoi tuż przed szesnastką, tak jakby czekali na tak zwane zbicie i strzał zza pola karnego. Tymczasem futbolówka znowu w naszym polu karnym, dobrze tam strzelał zawodnik Legii, ale też skuteczna interwencja Sławka Abramowicza. No teraz pospieszył się troszeczkę golkiper Jagiellonii, niedokładne wybicie, piłkę przyjęli legioniści i teraz żółta kartka dla Iñakiego Astiza za faul na zdobywcy bramki, dla Jagiellonii Białystok za faul na Bartku Wiktoruku. Walczył bowiem Wiktoruk o odzyskanie piłki, przejął ją, no ale po chwili, jak to się mówi, pogłaskał go po piszczelach defensor stołecznej drużyny. A zatem trzecia żółta kartka w tym spotkaniu. Przypomnijmy, że wcześniej kartoniki oglądali Jehor Matsenko, a także Bartek Bajer. To oczywiście była jedyna żółta kartka dla Jagiellonii Białystok. Teraz Majsterek, podanie do Kosztala. Kosztal do środka, tam jest Wiktoruk. Wiktoruk, a i znowu niedokładne podanie i rusza już kolejna kontra legionistów, ale brawo, brawo Bartek za powrót. Tak, nie pozwalamy legionistom na zbudowanie tutaj żadnej kontry, chociaż teraz mam wrażenie, że troszeczkę za bardzo pasywny przy linii bocznej był Głowicki. Ale to już nie ma znaczenia. Teraz rusza kolejna akcja legionistów. Bardzo groźny jest dzisiaj ten Dzięgielewski. Na nasze szczęście nie zdołał piłki opanować jeszcze przed linią końcową. Wraz z futbolówką znalazł się już poza boiskiem i Sławek Abramowicz. Tym razem już niedaleko. Tym razem powoli przed linię pola karnego do Bartka Wiktoruka. I będziemy mieli wrzut z autu. No legioniści trochę już tych zmian zrobili, ponieważ podejrzewam, że po bramce dla Legii na 2-1 na boisku pojawili się Wiktor Kamiński i Kacper Skwierczyński, a zatem już troszeczkę tych korekt szkoleniowiec wojskowych, pan Marek Gołębiewski, dokonał. Tymczasem Jagiellonia, przypominam, cały czas bez zmian. Zobaczymy, czy za chwilę trener Wojciech Kobeszko zdecyduje się na jakieś roszady w składzie. Czasem faulowanym był Kacper Głowicki. Płoszkiewicz do Wiktoruka. Wiktoruk w kierunku Bitoka. Bitok sam na lewej stronie. Dopiero teraz pokazuje mu się Kosztal, ale schodzi do środka i wybiera Wiktoruka. Wiktoruk do Bajera. Bajer do Karpińskiego, ale Karpiński cofa się w kierunku środkowej strefy boiska. I niestety próba szybkiego rozegrania na skrzydło kończy się stratą na rzecz Widejki. No teraz próba taki trochę brazylijany w wykonaniu Dawida Dzięgielewskiego, no ale nie wyszło to zagranie najlepiej atakującemu Legii Warszawa, ponieważ zamiast zagrać koledze wypluł piłkę w aut. No i będziemy mieli, no i rusza akcja Jagiellończyków, jest przy futbolówce zawodnik Jagiellonii już w polu karnym, a konkretnie Głowicki, wycofanie, Orpik, niestety nie udało się tego zablokowanego strzału dobić ani Bitokowi, ani Karpińskiemu, znajdowali się zbyt daleko od futbolówki. Teraz Bitok sam, piłka w pole karne, zacentrowana, ale tam pewnie ją chwycił Maciej Kikolski.
No i teraz pokazuje wyraźnie swoim partnerom, aby bardziej podeszli w kierunku bramki strzeżonej przez Sławomira Abramowicza. Dalekie wybicie! Oj, teraz no, miał szczęście golkiper Legii, ponieważ bardzo sprytnie zachował się Kuba Orpik. Podszedł wysoko, nabił go bramkarz Legii. No i ta piłka wyszła za linię końcową, ale teraz możemy sobie tylko wyobrazić, co było, gdyby jednak... Ta piłka się nieco inaczej odbiła i zmierzała w kierunku bramki. Być może bylibyśmy świadkami jednego z najbardziej kuriozalnych wyrównań. Tak mi się przypomina mecz w tym kontekście. Kiedyś pierwsza jeszcze Jagiellonia prowadzona przez Michała Probierza grała w Kielcach i tam padły dwie absolutnie kuriozalne bramki. Pierwsza polegała na tym, że broniący wówczas bramki Jagi Krzysiek Baran nabił napastnika Korony, bodajże był to Michał Kujawa. No i piłka odbiła się od twarzy napastnika Korony, wpadła do bramki. Później w drugiej połowie w jakiejś takiej zupełnie przypadkowej sytuacji Kujawa padając jeszcze trącił futbolówkę. Ta znowu wpadła do bramki Krzyśka Barana, tak więc dwa gole Korona wygrała tam to spotkanie 3-2, no a Kujawa za takie gole znalazł się w 11 kolejki, tak więc możemy troszeczkę zażartować, że czasami potrzebne jest szczęście w takich sytuacjach. Tymczasem dośrodkowanie kolejne w wykonaniu Huberta Karpińskiego i po raz kolejny piłkę złapał Maciej Kikolski. A wracając właśnie do tej poprzedniej myśli, warto jest atakować bramkarza, kiedy ten tylko wypuszcza piłkę z rąk, bo nigdy nie wiadomo, jak się zachowa. Może być czasami tak właśnie, że piłka się odbije od kogoś, dosyć przypadkowo wpadnie do bramki, a wiadomo, że w futbolu nie liczy się, czy bramka przypadkowa bardziej, mniej, bardziej fartowna, mniej fartowna. Po prostu gol jest gol, bramka jest bramka i to rywal musi się martwić, jak na tę bramkę odpowiedzieć. Majsterek w kierunku Orpika. Orpik ładnie do Kosztala. Pomimo asysty trzech rywali zdołał oddać futbolówkę słowackiemu zawodnikowi. Teraz Bitok nie atakowany przez nikogo, ma trochę miejsca, ale jednak wybiera podanie do tyłu, do obrony, do Dyszego. Dyszy w kierunku Wiktoruka, który teraz trochę taki wolny elektron krąży w środkowej strefie boiska, bardziej chyba nawet bliżej naszej defensywy. I znowu po obwodzie rozgrywamy tę piłkę, ale to wszystko dzieje się bardzo, bardzo daleko od bramki warszawskiej Legii. Teraz Bayer do Wiktoruka. Wiktoruk wybiera podanie do Huberta Karpińskiego, który w tej chwili cofnął się praktycznie do środka boiska. Ma na plecach jednego, dwóch obok siebie przed sobą trzeciego rywala, ale teraz ładnie sobie poradził Karpiński z przeciwnikiem i niestety strata, ale to była naprawdę zasna akcja naszego młodego atakującego i teraz jest już Bayer, przejmuje piłkę, co zrobi Bartosz Bayer, czy wycofa, tak wycofuje do Głowickiego. No i Głowicki znowu musi wycofać się, legioniści praktycznie skomasowani blisko własnego pola karnego. Jest również Bayer do Karpińskiego. Karpiński podaniem z pierwszej piłki starał się znaleźć Orpika, ale piłka była szybsza od naszego pomocnika i już rusza kontra legionistów. Przebiegł kilkadziesiąt metrów zawodnik z numerem 6, Jakub Kisiel, już w polu karnym jest Dzięgielewski i brawo Sławek Abramowicz za tę interwencję, chociaż strzał był w środek bramki, tak więc niemniej jednak pewne wybicie. Jeszcze w polu karnym są legioniści. Teraz dobra, skuteczna interwencja naszego środkowego pomocnika Bartka Wiktoruka. Do piłki doszedł Hubert Karpiński. Był jeszcze faulowany, a zatem wznawiamy grę rzutem wolnym, ale to wszystko daleko, daleko od pola karnego Legii Warszawa. W tej chwili to ono nas najbardziej interesuje. Teraz podaję w kierunku Karpińskiego. Karpiński na spalonym. Na spalonym jest, wścieka się na sędziego, bo uważa, że absolutnie spalonego w tej sytuacji nie było. No ale nie ma co się tutaj kłócić z sędzią, po prostu wiadomo, że jak już sędzia machnął chorągiewką, to w tej sytuacji nie ma co się obrażać na sytuację, tylko trzeba zbudować kolejną akcję i spróbować zagrozić bramce przeciwnika. Maciej Kikolski, no teraz mam wrażenie, będzie bardzo skrupulatnie ustawiał sobie piłkę do tego, aby wznowić grę. Maciej Kikolski rozgląda się, w który sektor boiska posłać futbolówkę. Ta już szybuje nad głowami Jagiellończyków, nad głowami legionistów i spadła pod nogi Wiktoruka. Wiktoruk do Orpika. Orpik w kierunku Głowickiego. No i będziemy mieli wrzut z autu. Raz jeszcze Głowicki w kierunku Orpika. Był również Bartek Bayer, ale traci futbolówkę. Odzyskał ją Bartosz Dyszy.
No i niestety znowu taka seria niedokładnych podań. Mamy problem z tym, żeby rozegrać akcję trzema, czterema podaniami. Mamy jedno, drugie podanie, strata. Po chwili znowu odzyskanie piłki. Jedno, drugie, trzecie podanie i strata, i strata, i strata. No w tej sytuacji tak grając w piłkę, szczególnie w środkowej strefie boiska, nie da się zbudować zagrożenia pod bramką rywala. Nie można liczyć na to, że rywal nam się podłoży, że no mówiąc kolokwialnie podaruje nam bramkę. Na to niestety nie ma liczyć. Nie mamy co liczyć. No mam wrażenie, że troszeczkę z Jagiellończyków uszło powietrze po tej bramce Dzięgielewskiego na 2-1 dla Legii, ale mamy jeszcze sporo czasu, to jest około 20 minut, plus to, co doliczy sędzia, a zatem Jagiellonia jeszcze ma o co walczyć. Teraz Karpiński do Orpika, Orpik przedziera się, ale jednego, drugiego rywala udało mu się minąć, z trzecim już były problemy. Tymczasem dobre wyjście Majsterka, który odebrał futbolówkę Kamińskiemu. Już jest Bitok pod polem karnym, rozciąga grę do Orpika, Orpik centra w pole karne, ale tam skutecznie interweniuje będący zupełnie sam zawodnik Legii Warszawa. No i teraz będzie żółta kartka dla Orpika za faul na Nawodce. No ale dosyć niebezpieczny wślizg naszego pomocnika. No dobrze, że nie stało się tutaj nic groźnego. No na pewno faul taktyczny, a też wydaje się, że... Chociaż oczywiście nie był to w żadnym stopniu tak zwane chamskie zagranie w stylu piłka może przejścia, rywal już niekoniecznie, po prostu walczył o piłkę Kuba, no a wyszło jak wyszło. No tak czy owak, mamy drugą żółtą kartkę dla zawodnika Jagiellonii w tym spotkaniu. Pierwszym upomnianym był Bartek Bajer, teraz jest Kuba Orpik, a zatem no mamy już dwóch środkowych pomocników z indywidualnymi napomnieniami. Zobaczymy, czy trener Wojciech Kobeszko zdecyduje się tu na jakiekolwiek roszady. Aczkolwiek już na boisku wchodzi Kamil Huczko, a plac gry opuścił Bartosz, opuścił Głowicki. Kasper Głowicki oczywiście, nie Bartosz. Tak więc mamy pierwszą zmianę w Jagiellonii. No, Głowickiego zapamiętałem przede wszystkim z tego, że na początku drugiej połowy miał tą świetną okazję, po którego strzale w zasadzie, mówię o Bartku, mówię o Kacprze Głowickim, po którego strzale piłka przefrunęła kilkanaście centymetrów nad bramką Macieja Kikolskiego. No szkoda, że wtedy nie udało się zaskoczyć młodego bramkarza Legii. Udało się to kilka minut później Bartkowi, Wiktorukowi, ale niestety legioniści zdołali odpowiedzieć i to oni są na prowadzeniu od 56 minuty. Tymczasem Martin Kosztal do Bartosza Bajera, Bajer do Wiktoruka, Wiktoruk rozciąga grę w kierunku Płoszkiewicza do środka, zagranie od Płoszkiewicza do Orpika, no i niestety już to podanie pozostawia wiele do życzenia. Tymczasem grę wznawiać będą zawodnicy Jagiellonii, a konkretnie grający z numerem 6 Kuba Płoszkiewicz. Płoszkiewicz w kierunku Kosztala. Kosztal, no i piłka wyszła w aut, ale po kontakcie z rywalem, a zatem cały czas to Jagiellonia jest przy piłce. Podanie do Huczki. Piłka zacentrowana w pole karne, ale tam poza Hubertem Karpińskim nie było żadnego z naszych piłkarzy i bardzo spokojnie Maciej Kikolski opanował futbolówkę. Już rusza akcja zawodników w białych koszulkach. Iñaki Astiz, dalekie wybicie w kierunku Dzięgielewskiego. Dzięgielewski zgrał futbolówkę głową w kierunku naszego pola karnego. Oj, teraz niedokładne wybicie w wykonaniu Sławka Abramowicza. I czy legioniści z tego zrobią jakiś użytek? No brawo Steven Bitok za to wejście, za to przerwanie podania w kierunku Dzięgielewskiego, bo gdyby ta futbolówka doszła do napastnika Legii, ten znalazłby się w sytuacji sam na sam z Abramowiczem i kto wie, jakby to się skończyło. Na szczęście Steven bardzo skutecznie interweniował teraz w defensywie. I Bartosz Bajer przy piłce przebiegł kilkanaście metrów, oddał piłkę Orpikowi. Orpik rozgląda się, komu by zagrać piłkę. Już jest Martin Kosztal w polu karnym. Czy będzie z tego jakiś użytek? Kosztal zagrywa, trochę mam wrażenie, w ciemno w pole karne, a tam skutecznie interweniują obrońcy stołecznej drużyny. Bitok. Poddanie do Bajera, Bajer do Majsterka,
ponownie Bayer. Bayer czy rozciągnie grę do huczki, nie wybiera środek pola, tam jest Karpiński, Karpiński dobrze rozciąga w kierunku Bitoka, Bitok ma przed sobą na wodkę, ale co zrobi w tej sytuacji Steven Bitok? No ma to pokrętło w nodze, to mu trzeba przyznać, jest dobre dośrodkowanie, ale tylko no, krzyknął słowo, którego nie wypada mi tutaj cytować, a futbolówka wyszła poza boisko, no i grę będzie wznawiał Maciej Kikolski. Kikolski, mam wrażenie, próbuje wybrać sobie najbardziej dogodne miejsce, aż go sędzia upomniał. Mamy 77. minutę spotkania. Legia cały czas prowadzi w Białymstoku z Jagiellonią 2-1, ale no w ostatnich minutach raczej brakuje tego zrywu, tych sytuacji ofensywnych, które mieliśmy w pierwszym kwadransie drugiej połowy. No szkoda, znowu została się taka walka, jak to się mówi, mecz walki, jakiego świadkami byliśmy w pierwszej połowie. Teraz akcja ofensywna Legionistów. Dzięgielewski wycofuje do Kisiela, Kisiel zaś do Astiza. Ponownie Dzięgielewski, który teraz częściej widziany jest w środku pola. To jest ciekawe, bo jest to nominalny napastnik. Czyżby zatem taka była taktyka szkoleniowca Legii, że Dzięgielewski ma się cofać do rozegrania. Tymczasem jego miejsce zajął Wiktor Kamiński. Właśnie w jego kierunku adresowana piłka, ale we wszystko wmieszał się bardzo skutecznie nasz środkowy obrońca, czyli Jan Majsterek. Nomen omen, rodowity warszawiak, o którym już mówiłem w pierwszej połowie, że w stolicy grał w barwach Escoli Warszawia, no i później przeniósł się do Jagiellonii Białystok. Cały czas czeka na debiut w pierwszym zespole, cały czas czeka Janek na debiut w Ekstraklasie, no ale będzie musiał chyba jeszcze trochę poczekać, zważywszy na konkurencję, którą ma w pierwszej drużynie. I to Majsterek właśnie przy piłce. Majsterek ma obok siebie rywala. Majsterek, dobrze podanie w kierunku Kosztala. Kosztal pod polem karnym. Kosztal, centra w pole karne. Jeszcze tam dopada do piłki Orpik, Kuba, dlaczego nie strzelasz? I będzie chyba rzut wolny dla Jagiellonii Białystok tutaj. Mam wrażenie, że Kuba za bardzo zwlekał z tym uderzeniem. No i będzie kolejna żółta kartka, trzecia już dla zawodnika Legii. Tym razem upomniany Dawid Dzięgielewski, zdaje się, za jakieś dyskusje z sędzią. Tymczasem zawodnicy Jagiellonii będą przygotowywali się do egzekwowania rzutu wolnego. Czyżby uderzał Martin Kosztal, a może ktoś inny, może Bartek Wiktoruk pokusi się o drugiego gola. No sytuacja naprawdę niezła. Odległość od bramki około 17 metrów. Przy piłce w tej chwili ustawiony Kamil Huczko, który też ma dobrze ułożoną lewą nogę. Zobaczymy, czy on będzie uderzał. A może Steven Bitok, też lewonożny zawodnik. To tak czy owak trzech lewonożnych zawodników obecnie blisko piłki. Nie będzie to na pewno Martin Kosztal, bo już udał się w kierunku, właściwie w polu karnym stoi teraz Słowak. Czy będzie to Steven Bitok? A może Kamil Huczko? Chyba Kamil Huczko strzela! Dobra interwencja bramkarza Legii Warszawa. Precyzyjne uderzenie w kierunku dalszego słupka, ale dobrze wyczuł interwencję strzelającego bramkarz Legii Maciej Kikolski. A zatem Maciej Kikolski obronił Legię przed utratą drugiego gola w tym spotkaniu. I będzie rzut rożny. Jest Wiktoruk. Są też wysocy obrońcy Jagiellonii. Wiktoruk! I co tam się dzieje? Co za zamieszanie? Nie udało się skierować futbolówki Kubie Orpikowi do bramki. Ależ tam się zakotłowało w polu karnym Legii Warszawa. Był Bartosz Dyszy, był Jan Majsterek, był Kuba Orpik. Piłka odbiła się, zdaje się, od któregoś z zawodników Legii w kierunku Orpika. No ale że Orpik znajdował się poza światłem bramki, no to ta futbolówka odbiła się od jego nogi, wyszła poza boisko. No i grę wznawiał Maciej Kikolski. Ale znowu przycisnęli Jagiellończycy. Czy uda się doprowadzić do wyrównania? Przy piłce właśnie Orpik. Orpik ma na plecach dwóch rywali. No to jest, musi być żółta kartka. Faul taktyczny zawodnika wprowadzonego po przerwie, czyli Jakuba Kwiatkowskiego. Zatem już czwarty żółty kartonik zawodnika Legii w tym spotkaniu. 81. minuta. Jagiellonia 1, Legia 2. I będzie kolejna zmiana, kolejna korekta w zespole z Warszawy. Zobaczymy, kogo tym razem desygnuje szkoleniowiec Legii do gry.
Na pewno plac gry opuści Dawid Dzięgielewski, bo takim lekkim truchcikiem opuszcza boisko. No dzisiaj strzelił gola bardzo ważnego, bo po jego bramce legioniści w tej chwili prowadzą. Tymczasem na boisku pojawia się Arkadiusz Ciach, a zatem napastnik wchodzi w miejsce napastnika. Zobaczymy, w jakim ustawieniu teraz będą grali legioniści, aczkolwiek mam wrażenie, że teraz znowu dwóch atakujących w zespole z Warszawy. Tymczasem Steven Bitok w kierunku, no właśnie, w kierunku Orpika, ale tam najlepiej ustawiony był Iñaki Assisi, to on przerwał tę sytuację. Natomiast Jan Majsterek starał się podaniem do drugiej linii uruchomić Huberta Karpińskiego i teraz Karpiński dobrze przy piłce po zagraniu ze strony Kamila Huczki. Niestety wypchnięty poza boisko, piłka wybita, będziemy mieli tylko aut, ale to wszystko dzieje się na wysokości pola karnego legionistów. Już jest przy piłce Kamil Huczko, ale niestety złe przyjęcie po tym wrzucie z autu, no i strata. Już legioniści ruszali z kontrą, ruszał konkretnie wprowadzony przed chwilą na boisko Ciach, ale skuteczna interwencja Bartosza Dyszego i teraz zdążyła wrócić cała defensywa Jagiellończyków. Jeszcze przybili sobie panowie piątkę, to oczywiście podejrzewam, że chcąc wyjaśnić jakieś tam nieporozumienie sprzed kilkunastu sekund przy tym pojedynku, który miał miejsce w środkowej strefie boiska. Znowu legioniści na naszej połowie. Ciach, ale dobra interwencja naszej defensywy i rusza Wiktoruk, podanie wszerz boiska do Bitoka. Bitok trochę wstrzymuje tą akcję i niestety traci futbolówkę na rzecz Tomasza Nawodki, a zatem no, nie udało się tej sytuacji tutaj w żaden sposób przyspieszyć, nie udało się zbudować kontry. Niestety legioniści będą mieli rzut wolny, a konkretnie będzie piłkę wybijał Iñaki Astis. Sędzia mówi gram, a Iñaki Astis do tyłu nawet nie szukał jakiegoś dośrodkowania, nie szukał jakiegoś zagrania do przodu. Legioniści, mam wrażenie, w tej chwili najbardziej interesuje ich to, aby chyba to prowadzenie utrzymać już do końca spotkania. Czasu pozostało jeszcze około niecałych 8 minut do końca tych regulaminowych 90. Ile będzie w czasie czasu doliczonego? Obstawiam w tej chwili jakieś 3, może 4 minuty, bo tych przerw nie było wiele. Tu nie było jakichś urazów, nie było jakichś kontuzji, zmian też również było niewiele, a zatem muszą się spieszyć Jagiellończycy, jeżeli chcą dzisiaj zdobyć przynajmniej punkty w starciu z legionistami. Tymczasem znowu Martin Kosztal faulowany przez Iñakiego Astisa. Czy będzie żółta kartka dla obrońcy Legii Warszawa? Chyba nie będzie, aczkolwiek protestują legioniści, mówiąc, że nie ma mowy o żadnym faulu, że była walka bark w bark. No ale co sędzia powiedział, to jest święte, tak więc będzie rzut wolny. Znowu blisko pola karnego, odległość od szesnastki rywali to jest około metra, może ciut więcej. Natomiast wszystko jest w narożniku pola karnego, więc tutaj raczej możemy spodziewać się dośrodkowania. No chyba że Martin Kosztol zechce uderzyć po naprawdę długim rogu, ale raczej będzie to dośrodkowanie. Są wysocy Jagiellończycy w polu karnym Legii. Jest Steven Bitok, jest Jan Majsterek, jest Bartosz Dyszy, jest Kuba Orpik. A zatem jak to zostanie rozwiązane? Dośrodkowanie w pole karne. Gol! 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 2-2! A zatem mamy to! Kuba Orpik zasłużył dzisiaj na tą bramkę. Starał się, walczył. No i to dośrodkowanie spadło na głowę Kuby Orpika. A ten zaskoczył zupełnie Macieja Kikolskiego. I jest to wyrównanie. A zatem Jagiellonia wraca. No, można powiedzieć, do żywych wraca. W tej chwili mamy zatem remis. 4 gole dzisiaj przy Elewatorskiej. To, co mówiłem na samym początku tego spotkania, że w tych meczach rezerw Jagiellonii z rezerwami Legii pada naprawdę dużo goli. Dość tylko powiedzieć, sezon 2016-17. Najpierw wyjazd do Warszawy, wygrana Jagiellonii 2-0, potem rewanż przy Słonecznej. Tam Legia triumfowała 3-1 w ubiegłym sezonie. Mecz najpierw w Warszawie, to było w sierpniu. I remis 1-1. Później pierwszy mecz w grupie mistrzowskiej, wygrana Jagiellonii 3-0 w Urszulinie. No i później ten mecz rewanżowy, w którym to Legia wzięła srogi rewanż, wygrywając 4-1. No i dzisiaj znowu mamy 4 gole, naprawdę sporo się dzieje. Są zwroty akcji, czy uda się którejś z dużym przechylić, ale zwycięstwa na własną korzyść. Teraz Wiktoruk
nie zdołał odebrać futbolówki rywalom i znowu jakby legioniści dostali przyspieszenia, tak jakby, nie wiem, wypili Red Bulla albo założyli baterię Duracell, ale to dośrodkowanie mocno niedokładne, przeciągnięte to zagranie Bartosza Widejki, a zatem grę będzie wznawiał Sławomir Abramowicz. 86. minuta, 2-2. Jak już mówiłem, w tym sezonie Jagiellonia jeszcze nie zremisowała. Czyżby to nastąpiło w meczu 13. kolejki, tutaj przy Elewatorskiej, gdzie Jagiellonia mierzy się z Legią Warszawa? No, o tym się przekonamy. Podejrzewam za około jakieś 7, może 8 minut. Sławek Abramowicz, dalekie wybicie, na połowę rywala. Tam jest Karpiński, tam są także inni zawodnicy. Teraz zmiana była przed chwilą na boisku. Pojawił się bowiem Kuba Jarmołowicz, zmieniając Marcina Kosztala, zatem tego, który dał asystę przy bramce Kubie Orpikowi. To jego naprawdę bardzo dobre dośrodkowanie Słowaka dało nam drugiego gola. I teraz Jarmołowicz przy piłce, ale złe przyjęcie, chociaż udaje się jeszcze dojść do piłki Orpikowi. No ale już to uderzenie Orpika bardzo mocno w stylu futbolu amerykańskiego, a futbol amerykański to raczej grają przy Słonecznej Lowlandersi niż tutaj przy Elewatorskiej. Oczywiście to już tak troszeczkę pół żartem, pół serio, bo oczywiście trzeba docenić naprawdę bardzo dobrą grę dzisiaj Kuby Orpika, który starał się, który walczył, no i który swoją dobrą grę okrasił golem. Na razie golem dającym nam jeden punkt. Czy coś więcej uda się dzisiaj Jagiellończykom tutaj wywalczyć? No, przekonamy się. Steven Bitok podaje do Bartosza Bajera. Majsterek w kierunku pola karnego, tam o piłkę walczył Hubert Karpiński, walczy Karpiński, ale ma obok siebie rosłego rywala, no tego najwyższego, tego dryblasa, tego Karola Nojszewskiego. Wściekł się jeszcze Hubert Karpiński, no i już siódma dzisiaj, a trzecia żółta kartka dla zawodnika Jagiellonii Białystok. Przypomnijmy, że wcześniej żółtka w zespole z Białegostoku obejrzeli Bartosz Bajer i Kuba Orpik, a zatem teraz już upomniany nasz atakujący, aczkolwiek chyba to nie było wcale za zagranie, za faul, tylko po prostu chyba za reakcję na straconą piłkę. Po prostu powiedział parę słów nie do końca kulturalnych, no i sędzia zareagował. Ale to już za nami. W każdym razie na tablicy wyników remis. 2-2, 88 minuta spotkania i legioniści wyraźnie przyspieszyli. Mam wrażenie, jakby chcieli tutaj wygrać na tak zwanym trybie ekonomicznym, że strzelą gola i będą trzymali piłkę z daleka od własnego pola karnego, z daleka od własnej bramki, że uda się zatrzymać Jagiellończyków, ale naprawdę dobra druga połowa w wykonaniu żółto-czerwonych, którzy częściej utrzymują się przy piłce, którzy częściej atakują, którzy częściej stwarzają zagrożenie pod bramką Kikolskiego, no i efektem tego zagrożenia są dwa gole. Jeden Wiktoruka, a drugi Kuby Orpika. I podanie teraz dobre w kierunku Płoszkiewicza, no ale to już to podanie Płoszkiewicza pozostawia wiele do życzenia. Wiktoruk do Płoszkiewicza. Płoszkiewicz w kierunku Sławomira Abramowicza. Abramowicz do Majsterka. Majsterek rozpędził się z piłką, zagrał do Bitoka. Bitok ładnie piłkę z lewej na prawą do Bajera. Bajer do środka, do Jarmołowicza. Jest Wiktoruk do Płoszkiewicza. Płoszkiewicz na wolne pole, ale tam na wolnym polu znajdował się tylko Patryk Konik. I teraz osamotniony ten napastnik Legii, grający z numerem 24, Wiktor Kamiński, ale zdaniem sędziego faulował Bartosza Bajera i będziemy mieli rzut wolny. 90. minuta się już rozpoczęła, a zatem ostatnia minuta tego regulaminowego czasu gry. Za chwilę dowiemy się, ile minut do drugiej połowy doliczy prowadzący dzisiejsze zawody pan Paweł Gwiazda. Trzeba powiedzieć, że dobrze prowadził dzisiejsze zawody arbiter tego spotkania, dosyć sprawiedliwie, nie było tutaj żadnego zamieszania, nie pozwalał sobie na to, aby piłkarze jednej czy drugiej drużyny wchodzili na głowę, kiedy trzeba było, karał kartkami, a zatem dobre zawody tego arbitra. Tymczasem no, domagają się zawodnicy Jagiellonii faulu. Jest jeszcze Jarmołowicz. Jarmołowicz zaatakował rywala, no i będzie żółta kartka. A zatem czwarta żółta kartka dla zawodnika Jagiellonii Białystok. No, pokazał
Tak się zastanawiam, czy 3 czy 4, bo to jest dosyć daleko od wieży, z której komentuję to spotkanie. Mam wrażenie, że chyba 3 minuty. A zatem, proszę Państwa, mamy remis w bramkach, jest 2 do 2. Mamy remis w kartkach, jest 4 do 4. Aczkolwiek za w tej drugiej klasyfikacji punktów dodatkowych nie przyznają, tak więc na tę chwilę i Jagiellonia, i Legia dopisują sobie po jednym punkcie. Zobaczymy jeszcze, czy coś się zmieni w tym już doliczonym czasie gry. Dalekie wybicie w wykonaniu zawodników warszawskiej Legii. Teraz przy piłce Jarmołowicz. W kierunku Huczki to było podanie, ale niewiele z tego wynikło. Piłka już na naszej połowie. Tutaj jest Steven Bitok. Ma obok siebie Nawodkę. Bitok dobrze teraz w kierunku Orpika. Oj, zabrakło teraz Orpikowi, aby tę piłkę przejąć. I może być groźnie. Będzie groźnie. Nie, nie jest groźnie. Dobre wyjście Dyszego, który zatrzymał Ciacha. Ale przy piłce cały czas Legioniści. Piłka w naszym polu karnym. Oj, będzie groźnie. Będzie groźnie. Co z tego wyjdzie? Nic nie wyjdzie, bo świetnie wychodzi w asekuracji Kuba Orpi. Chociaż troszeczkę utyka, mam wrażenie, nasz zawodnik, który doprowadził do wyrównania. Jeszcze Legioniści będą mieli rzuty rożny, ale teraz pada na murawę Orpik. Ależ to było ofiarny powrót naszego pomocnika, który starał się wyprowadzić piłkę, ale zapłacił za to chyba skurczem i nie wiadomo, czy zdoła dokończyć to spotkanie. Już tam z pomocą ruszył mu Bartek Wiktoruk, ale chyba uda się Kubie dokończyć ten mecz, chociaż musimy bardzo uważać, bo Legioniści teraz naprawdę mieli groźną sytuację po tym dośrodkowaniu. Na nasze szczęście akcji nie zamknął ani wprowadzony Ciach, ani drugi z Legionistów, ale będzie groźnie. Jeszcze Nawodka, dośrodkowanie w pole karne, ale tam sędzia dopatrzył się. Tak, piłka po dośrodkowaniu Nawodki znalazła się poza boiskiem, a zatem mamy troszeczkę czasu, aby wznowić grę. No, wściekle atakują Legioniści. Ale co z tym zrobią Jagiellończycy? Bitok ma troszeczkę miejsca na lewej stronie. Bitok już atakowany przez atakującego Legii. No i niestety zagrywa w aut. Szukał Karpińskiego, piłka wyszła poza boisko i Tomasz Nawodka będzie tym, który wznowi grę. Nawodka, goni go Karpiński, Nawodka w kierunku Ciacha, ale też dobra interwencja Dyszego. Teraz sprowadzony do parteru nasz atakujący. No nie wiem, czy w tej sytuacji nie było faulu, ale gramy dalej. Brawo nasz środkowy pomocnik, brawo Wiktoruk w kierunku Jarmo, w kierunku Kuby Jarmołowicza. Niestety zabrakło tam Kuby Karpińskiego, Huberta Karpińskiego, który teraz wstaje, który teraz się podnosi. No i koniec meczu, sędzia zatem zakończył to spotkanie. No cóż, możemy powiedzieć o tym spotkaniu teraz. Zawodnicy Legii mają pretensje do arbitra. Podejrzewam, że chodzi o tę sytuację, po której padł gol wyrównujący, ponieważ tam były ze strony Legionistów pretensje, że tam nie było żadnego faulu i niejakiego Astiza na naszym zawodniku, ale co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. I tak to podsumujmy. Natomiast cóż, Jagiellonia pokazała dzisiaj wielkie serce, jakby to powiedzieli Włosi, grande cuore di calcio. Naprawdę fantastyczna postawa żółto-czerwonych w drugiej połowie, którzy, cóż, ruszyli, zrobili wszystko, żeby dzisiaj zgarnąć punkty, no i tą swoją determinacją, tą swoją walką, ale także tymi swoimi akcjami, bo naprawdę dużo się działo pod bramką Kikolskiego. Jagiellończycy, można powiedzieć, zdobyli punkty w meczu z warszawską Legią. Legioniści również mieli swoje sytuacje, również strzelali, również strzelili 2 gole, a przecież gdyby nie Sławek Abramowicz, również mogli zaskoczyć tutaj naszą, również zaskakiwali naszą defensywę i bardzo dobrze spisywał się Sławek Abramowicz. Tyle możemy powiedzieć o tym spotkaniu. Mecz na remis, mam wrażenie, że jednak z lekkim wskazaniem na Jagiellonię Białystok, ale jak już powiedziałem przed chwilą, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, a zatem mamy remis, mamy pierwszy remis w tym sezonie dla żółto-czerwonych, dodajmy, jest to punkt numer
16, a to oznacza, że w tej chwili Jagiellonia przeskakuje Pelikan Łowicz, zrównuje się punktami z Bronią Radom, natomiast cały czas utrzymuje 3 punkty straty do warszawskiej Legii. To tyle dzisiaj z Elewatorskiej. Jednocześnie chciałem Państwa zaprosić już niedługo, bo punktualnie o godzinie 19.20 również na kanale Jaga TV Studio Słoneczna, które będę miał przyjemność prowadzić. Dzisiaj program o Muzeum Pamięci Sybiru, o Sybirakach. A zatem zapraszam, bo będzie naprawdę ciekawie, będą ciekawi goście, bardzo liczymy na Wasze zaangażowanie, na Waszą obecność. A tymczasem z ośrodka treningowego Jagiellonii przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku żegna się z Państwem Emil Kamiński, Jaga TV. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.